Pokój dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym słowie na dobranoc. A dzisiejsze słowo pochodzi z książki zatytułowanej Wieczór z Panem Bogiem. I ta dzisiejsza medytacja nawiązuje do słów z pierwszego listu św. Jana, z pierwszego rozdziału, pierwszego, piątego wersetu. Święty Jan pisze: Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. I posłuchajcie tej dzisiejszej medytacji. W wielu modlitewnikach codziennych znajduje się specjalne nabożeństwo zawierające modlitwę wieczorną, a w niej starożytny hymn o greckim tytule Fos Hilarion, tłumaczony jako ołaskawa światłości. Posłuchajcie tego hymnu. Ołaskawa światłości, przeczysty blasku wiekuistego Ojca w niebie, Jezu Chryste, święty i błogosławiony. Oto teraz, gdy zbliżamy się ku zachodowi słońca, a nasze oczy oglądają światła wieczoru, wyśpiewujemy Twą chwałę, O Boże Ojcze, synu i duchu święty. Jesteś godzien, by Cię chwalić radosnymi głosami powsze czasy, synu Boga, dawco życia. Jesteś godzien, by Cię uwielbiały wszystkie Twe stworzenia, tak, ten starożytny hymn wskazuje na to, że Boże światło nigdy nas nie opuszcza, choć światło słońca może zgasnąć. Bóg jest zawsze z nami, w dzień i w nocy. Starożytni poganie wierzyli, że noc to czas panowania śmierci i smutku, czas odejścia bogów z tego świata. Ten hymn głosi coś dokładnie przeciwnego. Jezus Chrystus obdarza nas życiem w każdej chwili. Ojciec nigdy nie porzuca swoich dzieci i zawsze jest godzin chwały. W księdze Apokalipsy święty Jan opisuje Nowy Jeruzalem, nasz wiekuisty dom, takimi oto słowami. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi. I będą królować na wieki wieków. Współcześni naukowcy uczą, że jeżeli cokolwiek jest redukowane do najczystszej formy energii, to staje się to światłem i ciepłem takim miniaturowym słońcem. Ewangelia powiada, że syn Boży jest dla nas niewyczerpanym źródłem energii i życia. Jest on nie do zastąpienia przez kogokolwiek lub cokolwiek innego. Jest warunkiem podtrzymującym całe istnienie. Możesz liczyć na to, że Jezus wniesie światło nawet w najciemniejszą z Twoich nocy. A tak na marginesie dodam jeszcze, że kiedy czytałem ten tekst, to przypomniał mi się hymn, który śpiewamy również w czasie komplety. To jest też znana. Piosenka, którą często na zakończeniu przyświętej wieczornej śpiewamy, albo na zakończenie wieczornego spotkania modlitewnego. Wszystkie nasze dzienne sprawy, wszyscy ten hymn znamy. Jedna ze zwrotek tego hymnu brzmi następująco. Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Tak, oczy Pana są obrócone na nas dzień i noc, nieustannie na nas patrzą. Bóg się o nas zatroszczy, Bóg się o nas zatroszczy. Możesz liczyć na to, że Jezus wniesie światło nawet w najciemniejszą z Twoich nocy. Życzę Wam spokojnej nocy dzisiaj, życzę Wam wszystkiego dobrego, niech Pan Bóg błogosławi i zapraszam na spotkanie jutro, jak Pan Bóg pozwoli. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.